A te dziewczyny to są te, co z tym panem były? Tak, z Gostynia. W zasadzie gmina Piaski. No bo pan wyjechał do pracy, za granicę. Trzecią godzinę audycji rozpoczynamy płytą Lany. Lany, o której było ostatnio cicho, było także cicho w stanowaniu, bo dawno nie sięgałam po tę artystkę. Norman, o rany, zapomniałam tego tytułu, ale tam na pewno jest słowo na F i dużo jest słów na F na tej płycie, ale posłuchajmy. From your kiss, you're touching me. All the pills. Wszystkie Piotr. Pozdrowienia z trasy, z drogi do Katowic, jedziemy i słuchamy Radia 357. Magda, Zosia i Wojtek, Radia 357 także pozdrawia wszystkich kierowców. To Heinz, to jest duet z Bostonu, duet tworzą Paul Wright i Tim Harrington. Zaczęło się od przyjaźni. Paul zaprzyjaźnił się ze starszym bratem Tima. No i Paul wspomina, ten dzieciak, który był młodszym bratem mojego najlepszego przyjaciela, a nie kimś, z kim kiedykolwiek czułem więź, nagle stał się moim najlepszym kumplem ze wspólnym marzeniem. To marzenie to było oczywiście założenie zespołu. The Weatherman, którą usłyszeli Państwo przed chwilą, to jest utwór, który Tim napisał na ślub swojego starszego brata, o którym przed chwilą była mowa, i dopiero po 7 latach wydali go jako zespół Tall Heights. Utwory na ślub to zresztą jest i może być dobry temat audycji. Może kiedyś taką wspólnie stworzymy. Hozier przed nami i mowa. Ale wczoraj było chyba cieplej, nie? Tak mi się wydaje, że wczoraj było cieplej. Czemu nie byłeś? Nie miałem czasu przyjechać. Sobota jest taka rzadkość. Nie pamiętam, kiedy szedłem sobotę. Tylko raz w tygodniu teraz. Teraz ostatnio tak wypada. No jest tyle, jak ta pogoda, jesień. Ale wczoraj było ładnie. Od rana tak.